pracuję w branży finansowej i można powiedzieć, że polski rynek jest pod tym względem dość unikalny. Jest wysoce konkurencyjny. Polska ma wiele instytucji, no powiedziałbym, wysoko konkurujących, żadna nie ma więcej niż 15% udziałów rynkowych. To spowodowało, że polskie banki są bardzo zaawansowane technologicznie i powiedziałbym, że ze wszystkich, właściwie można powiedzieć, że w sferze szeroko rozumianych usług absolutnie dominujemy myślenie w kadrach technologicznych. I oferta, którą klientom prezentujemy, jest zaawansowana i dostrzegana na świecie. Więc no, tego typu zdarzenia oczywiście służą trochę wymianie poglądów, trochę zbudowaniu jakby większego alertness, takiego świadomości ważności tych spraw. No i pewnie trochę rozwikłaniu, prawda, tych różnych słów, które ludzie używają bez konieczności dobrego rozumienia desygnatów, które za nimi stoją. Znaczy, ja nie sądzę, że było tak, że my jesteśmy jakoś bardzo zaawansowani jako społeczeństwo i państwo. Mamy pewne enklawy i do tych enklaw należy sektor bankowy, który na świecie jest rozpoznawany jako bardziej zaawansowany, a mBank jak postrzegany jako taka, powiedziałbym, no, referencyjna instytucja bankowości mobilnej.